Szczęść Boże, Agnieszka Kiedrowska. Witam Państwa serdecznie i zapraszam na informacje dnia. Dziś rolnicy po raz kolejny wyjdą na ulicę Szczecina, aby solidaryzować się ze swoimi kolegami zatrzymanymi przez Centralne Biuro Śledcze. Aresztowani gospodarze bronili polskiej ziemi przed wykupem jej przez obcokrajowców. Traktory wróciły na ulicę Szczecina. To gest solidarności z rolnikami z Pyrzyc, którzy zostali potraktowani przez rząd PO-PSL jak przestępcy. Wobec 5 gospodarzy szczeciński sąd zastosował 2-miesięczny areszt. Wobec 3 kolejnych areszt warunkowy. To oznacza, że po wpłaceniu 50 tysięcy złotych poręczenia mogą oni zostać zwolnieni z aresztu. Żony, siostry i matki oskarżonych o ustawianie przetargów rolników od kilku dni żyją w strachu i niepewności. Nie zrobił nic złego nikomu. Siedzi w więzieniu jak zwierzę. Spał na betonie o kawałku poduszki, kawałku koca. Był zastraszany. Jakim on jest bandytą? Co on takiego ludziom zrobił? Bo ziemię chciał kupić? To jest przestępstwo? Dzisiaj rano, 7 dni po aresztowaniu mojego męża, moje 2,5-letnie dziecko prosi mnie, żebym zamknęła drzwi do mieszkania na klucz, żeby nie przyszedł pan. Żeby nie przyszedł pan, który zabrał mu tatę. Proszę Państwa, my nie jesteśmy żadnymi obszarnikami, jak nas smarują w internecie. My mamy 6,5 hektara ziemi wykupionej już na własność, gdzie spłacaliśmy kredyty. A reszta to jest albo dzierżawa, albo kredyty. Aresztowanie gospodarzy to zemsta za to, że blokowali oni sprzedaż polskiej ziemi spółkom z obcym kapitałem. Przez 3 lata domagaliśmy się nowych rozwiązań prawnych w obrocie ziemią. Zasady dystrybucji, zasady restrukturyzacji zostały wypracowane z agencją. Działaliśmy faktycznie pod dyktando tej agencji i okazuje się, że dzisiaj dyrektor złożył wniosek o ściganie rolników. Jest to rzecz bulwersująca. Sprawa jest o tyle bulwersująca, że zarzuty wobec rolników dotyczą, i tu uwaga, udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, bądź też kierowania tą grupą, która miała na celu utrudnienie i zakłócenie postępowań przetargowych. Ci rolnicy dzisiaj stanowią clou, sól tej ziemi i oni dążą do tego, aby ta ziemia nie została wyprzedana obcym kapitałom. Wpisywanie się prokuratury w tak skandaliczne działanie musi mieć na pewno duży aspekt polityczny, jak również dzisiejsze wydarzenia i wizyta pani premier. W obronie rolników stanął również ksiądz arcybiskup Andrzej Dzięga, który powołał specjalny duszpasterski zespół pomocy rodzinom rolników aresztowanych i szykanowanych. I pozostajemy w Szczecinie, gdzie odbędzie się dziś kolejne wyjazdowe posiedzenie rządu. Będzie ono dotyczyć między innymi kierunkowych założeń do nowej ordynacji podatkowej. Przewidziane jest między innymi wprowadzenie klauzuli przeciw unikaniu opodatkowania. Ministerstwo Finansów utrzymuje, że prace nad projektem nowej ordynacji podatkowej powinny być kontynuowane bez względu na wynik wyborów parlamentarnych, bowiem nie ma on charakteru politycznego. Ordynacja ma cywilizować relacje podatników z fiskusem. Jej założenia przygotowała Komisja Kodyfikacyjna Ogólnego Prawa Podatkowego. Jednym z głównych zadań nowej ordynacji ma być zmiana społecznego przekonania, że organy podatkowe są złe, a żeby to wyobrażenie zmienić, trzeba zadbać o prawa podatkowe podatnika w jego relacjach z organem podatkowym. Ordynacja ma zawierać między innymi przepisy gwarantujące większą ochronę podatnika, prawo do informacji od urzędników, wprowadzenie zasady ugodowego załatwiania spraw czy zasady rozstrzygania wątpliwości na korzyść podatnika. Drugim ważnym zadaniem nowej ordynacji jest zwiększenie efektywności realizacji zobowiązań podatkowych. Temu ma służyć właśnie klauzula przeciw unikaniu opodatkowania. Miałaby ona uniemożliwić firmom dokonywanie sztucznych i nie mających uzasadnienia gospodarczego czynności, za pomocą których podatnik próbowałby ominąć przepisy i osiągnąć korzyści podatkowe. Ciężar udowodnienia tych okoliczności będzie spoczywał na organach fiskusa. W nowej ordynacji znajdzie się ponadto katalog praw podatnika, ale także zasady podatkowe, które pozwolą uczciwemu podatnikowi czuć się bezpiecznie w kontaktach z fiskusem.
Rada Ministrów zajmie się także koncepcją rozwoju branży przewozów promowych. Projektem uchwały w sprawie zatwierdzenia umowy między rządami Polski i Niemiec, regulującej m.in. kwestie współpracy na wodach granicznych w celu ochrony przeciwpowodziowej oraz projektem nowelizacji rozporządzenia w sprawie sieci autostrad i dróg ekspresowych, którego celem jest ulepszenie dostępu zakładów azotowych w Policach i rafinerii w Płocku do dróg szybkiego ruchu. Chodzi o mające powstać drogi S6 i S10. 1 200 000 osób tyle korzysta już z karty dużej rodziny. To dużo, jednak uprawnionych do tego jest 3 razy więcej osób. Rodzą się pytania, czy oferta jest wystarczająco interesująca i czy skromny pakiet zniżek to wystarczające wsparcie państwa dla rodzin. Karta dużej rodziny przyznawana jest każdej rodzinie z co najmniej 3 dzieci. Rodzice mogą z niej korzystać dożywotnio, dzieci natomiast do ukończenia 18 lat, jeśli się jednak uczą, to do 25. To jest z jednej strony ulga, zniżka dla rodziny wielodzietnej, szansa na lepsze warunki, lepszą jakość życia, ale z drugiej strony też oddanie czci i honoru rodzinom wielodzietnym, wdzięczności za wychowanie dzieci, za to, że dbają o bezpieczeństwo nas jako państwa, jako narodu, nas też w ujęciu zabezpieczenia społecznego. Dla rodzin największe profity płyną z tańszych lub darmowych przejazdów komunikacją publiczną oraz z mniejszych opłat komunalnych i administracyjnych. Dzieci jeżdżą bez komunikacją miejską tutaj po terenie Krakowa za darmo, tak mówiąc, nie? To już jest, zawsze jakieś tam koszty zostają w naszym portfelu większe. W programie Karta Dużej Rodziny uczestniczy także 900 partnerów prywatnych, którzy oferują zniżki w ponad 8 000 miejsc. Są to m.in. duże sklepy spożywcze, odzieżowe, księgarnie, banki, stacje paliwowe, towarzystwa ubezpieczeniowe i prywatne gabinety medyczne. W budżecie rodzinnym to jest jednak między kilkadziesiąt a kilkaset złotych miesięcznie. Kwota niebagatelna przy trójce dzieci. Z karty dużej rodziny korzysta jednak tylko 1 200 000 osób. Tymczasem według wyliczeń Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej uprawnienia do niej ma 3 400 000 osób. Minister Władysław Kosiniak-Kamysz zapewnia, że program jest cały czas ulepszany zgodnie z potrzebami rodzin. Sfera usług zmienia się i musimy dostosowywać też nasze przepisy do potrzeb rodzin wielodzietnych. Karta jest pomocą dla rodzin, ale niewystarczającą. Wiele rodzin nawet nie stać na zakupy w sklepach lub korzystanie z usług w miejscach, które uczestniczą w projekcie. Swój pomysł, jak wesprzeć polskie rodziny, cały czas przypomina w kampanii Prawo i Sprawiedliwość. Wiele rodzin chciałoby mieć więcej dzieci, ale po prostu nie stać ich na to i martwią się, że nie są w stanie zabezpieczyć im i zapewnić im wykształcenia i właśnie takiego bezpiecznego rozwoju. Dlatego Prawo i Sprawiedliwość proponuje rodzinom konkretne wsparcie 500 zł miesięcznie na każde dziecko. Dla każdej rodziny, która ma niższe dochody, od pierwszego dziecka było po 500 zł na każde dziecko. W rodzinach lepiej usytuowanych wprowadzamy tu próg dochodowy od drugiego i na każde kolejne. Prawo i Sprawiedliwość zapewnia, że jeśli wygra wybory parlamentarne, propozycje dla rodzin zostaną zrealizowane w pierwszej kolejności. Na ulicę Drezna ponownie wyszli demonstranci, którzy sprzeciwiają się zbyt liberalnej polityce migracyjnej rządu. Ich zdaniem Berlin, otwierając granice dla nielegalnych imigrantów, prowadzi Europę w kierunku wojny domowej. Około 9 000 osób protestowało wczoraj na ulicach Drezna przeciwko napływowi do Niemiec wyznawców islamu. Demonstrację zorganizował po raz 8 prawicowo-populistyczny Sojusz Patriotyczni Europejczycy przeciwko islamizacji Zachodu. Uczestnicy protestu domagali się zaostrzenia przepisów o przyznawaniu azylu uchodźcom z krajów arabskich. To obawa przed utratą pracy i lęk przed fanatyzmem wyznawców islamu. Tego zagrożenia nie widzi Angela Merkel, która przekonuje, że Niemcy są i pozostaną krajem społecznej gospodarki rynkowej, wolności słowa i religii. Kanclerz dodała również, że w najbliższy czwartek podczas szczytu Unii Europejskiej w Brukseli podejmie dyskusję na temat zapewnienia pracy imigrantom przebywającym na terenie Niemiec. Wir schaffen das, aber wir schaffen das natürlich nicht alleine auf der Welt.
Możemy to zrobić, ale oczywiście nie sami. Robimy wielkie rzeczy. W czwartek jadę do Brukseli, a następnie powiem moim kolegom, że mamy tu problem europejski. A to jest tak, że zawsze staramy się rozwiązać problemy europejskie razem. I tak jak mówiliśmy o solidarności w związku z kryzysem euro, tak musimy także powiedzieć, że naszym zadaniem jest między innymi zapewnienie uchodźcom pracy i nie może być to praca tylko z czterech państw członkowskich. Potrzebujemy europejskiej solidarności, ponieważ wiążą nas przepisy europejskie. Słowa kanclerz wydają się być farsą, gdyż kolejne doniesienia z Niemiec mówią o utrzymaniu kontroli granicznych do początku listopada. Zastosowane przez Niemców restrykcje i tak okazały się nieskuteczne. Do Niemiec nadal przedostaje się kilka tysięcy imigrantów dziennie. Tylko do Bawarii od 1 września do 3 października wjechało 225 tysięcy osób. Do końca roku władze spodziewają się co najmniej 800 tysięcy nielegalnych imigrantów z Afryki i Bliskiego Wschodu. Za chwilę prognoza pogody, a więcej wiadomości o godzinie 10. Zapraszam serdecznie i do zobaczenia. Szczęść Boże, Julita Przyczka. Bardzo serdecznie witam wszystkich Państwa i zapraszam na prognozę pogody. Nad północną i wschodnią Europą układy wysokiego ciśnienia. Nad południową i środkową częścią kontynentu aktywne niże z frontami atmosferycznymi. Warunki pogody nad Polską kształtuje zatoka niskiego ciśnienia, a nad obszar naszego kraju napływa chłodne i wilgotne powietrze. W Berlinie, Warszawie i Bukareszcie dziś więcej chmur i deszcz. Mokro także w rejonie Wiednia. Na pozostałym obszarze pogodnie. Najchłodniej w Polsce, a najcieplej w basenie Morza Śródziemnego. Do 25 stopni we Włoszech. I zmieniamy mapę. W naszym kraju jedynie na południowym zachodzie pojawi się więcej słońca. W pozostałych regionach chmury z deszczem. Bez opadów na południu. Temperatura maksymalna od 4 stopni Celsjusza w Łodzi do 8 w Zielonej Górze i Wrocławiu. Wiatr umiarkowany z południowego wschodu. Niewielkie wahania ciśnienia. W południe na barometrach w Warszawie około 1023 hektopaskali. I na koniec więcej szczegółów. Zapraszam.